Jego szczątki pierwszy raz znaleziono w schronisku Cro-Magnon. Stąd nazwa Cro-Magnonczyk. Cro-Magnonczycy pojawiają się na Bałkanach lub na terenie dzisiejszych Czech. W ciągu kilku tysięcy lat rozprzestrzeniają się w całej Europie. Wysocy, około 180 cm wzrostu, wyraźnie różnią się od niższych, bardziej krępych neandertalczyków. A jednak obie grupy nie tylko żyją obok siebie. Znajdujemy ślady dowodzące, że przebywają w tych samych miejscach w tym samym czasie, a nawet posiadają wspólne potomstwo. Co więcej, genom kromaniończyków posiada większy odsetek neandertalskiego DNA niż jego następców, co oznacza, że mogli osobiście znać swoich neandertalskich dziadków lub pradziadków.